A nie widać tego? Teraz tu wtedy wchodzi ten, zobaczy. Ramka wchodzi. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj jest dzień taki, w którym odbieram swój garnitur ślubny już tak na 100%. Plus odbieram swoją koszulę. Chcę wziąć inną koszulę, bo wczoraj ostatnio mierzyłem sobie koszulę, ale ona była tak cienka, że to jest dla osób, które się mało pocą. A ja jestem osobą, która jest dość potliwą osobą, więc będę musiał sobie inną koszulę wybrać. Mam nadzieję, że bez poprawek. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku w tej koszuli i bez poprawek ona po prostu wejdzie i będzie naprawdę super. Jedziemy do Giacomo Conti. Jeszcze raz, tym razem jadę z moją narzeczoną. Moja narzeczona teraz będzie mi doradzać. Wczoraj kupiłem sobie buty. Buty sobie kupiłem w Kazarze. Było wiele... Te buty to był jakiś koszmar. Tak, było tak samo jak z moimi. Przyjeździliśmy całą... wszystkie galerie. I znaleźliśmy w końcu w necie, na Kazar, na stronie Kazaru, że są te buty... W necie, jaki ty jesteś młodzieżowy. W necie znaleźliśmy. Na stronie Kazaru. Kazara? Kazaru? Kazaru? Kazara. Kazara? Nie wiem. I znalazłem te buty i po prostu odłożyłem sobie w galerii Mokotów, pojechałem, odebrałem i są one naprawdę piękne, idealnie pasują do paska, są brązowe. To jest bardzo ważne, ciemnobrązowe. Bardzo to jest, to dla mnie też jest istotne. No właśnie, bo był taki problem z tym butami, bo były czarne, były jasnobrązowe, a ciemnobrązowych to nie było praktycznie w ogóle. A te są takie ciemnobrązowe, piękne. Oczywiście przed tym, jak zaczniemy, serdecznie zapraszam was do wspólnego uśmiechu. Przed chwilą jeszcze miałem nastrój taki średni, ale powiem wam, znaczy średni, po prostu śpieszę się, a ja nie lubię się śpieszyć, ja nie lubię się spóźniać przede wszystkim. No i się spóźniam niestety. I to nie przeze mnie. I to nie przez ciebie, ale po prostu się spóźniam i już mnie to, wiecie, mnie to już troszeczkę irytuje, bo ja tego bardzo, ale to bardzo nie lubię. Ale Boże, i bierzesz mnie za żonę. Nie biorę się za żonę, tak. No ale widzisz, to właśnie przeciwieństwa się przyciągają, tak? Jak to się mówi. Po prostu już zaakceptowałeś moje spóźnienie. Ja wszystko w tobie już zaakceptowałem. Już nie zwracasz uwagi, jak ja się spóźniam. Nie. Więc jedziemy teraz do Giacomo Conti, przymierzyć mój garnitur tak na 100%. Dużo osób do mnie pisało, ile się czeka na garnitur, jaki jest proces, jak to wygląda, pobranie pomiarów, tak? To zaraz mam wszystko, tak? Dobrze powiedziałem? Do pomiarów? Nie wiem, brzmiało to jak pobranie jakichś pomiarów, wiesz, jak geodeta pobiera tak. Jakieś... No ale to z pomiarów, no z człowieka, no po prostu. Z człowieka, no. Więc słuchajcie, dzisiaj wam wszystko opowiem i mam nadzieję, że wszystko wam wytłumaczę, co ile. A mogę nawet ja to opowiedzieć, bo tak właściwie, no. To my z Zolą to robiłyśmy. Nie, no z panem Maxem. Ale nie. My z Zolą robiłyśmy te, co się wybiera, bo ja myślę, że to jest ciekawe. Tak, zaraz... Co się wybiera po kolei. Tak. Jak się składa taki garnitur na miarę. Tak, możecie wybrać wszystko w tym garniturze. Czy mają być kieszonki takie, czy takie? Czy mają być, nie wiem, czy coś ma być takie, czy ale takie? Czy podszewka ma być... Będzie ten pan dzisiaj? No właśnie pan Max jest na urlopie, ale pozdrawiam pana serdecznie. Pozdrawiam pana Maxa, bo jest pan świetny. Tak jest, pan Max jest naprawdę na Maxa super. Na Maxa świetny. Tak jest. Dobra, lecimy i widzimy się już w Giacomo Conti. Ktoś leci samolotem, tak jak my, pamiętasz, na zaręczynach? No. Zaraz będzie, kochanie, rok od zaręczyn. Już a dokładnie. Był. Co ty? No w lipcu przecież mi się świadczyłeś. W sierpniu! 25 sierpnia mamy. Kurde, sorry, jestem strasznie kiepska w datach. Ja pierdzielę, ale wiocha. Nie, nieprawda, wiem wszystko, kiedy masz urodziny, wiem. Jestem słaba w datach, wiesz? Mam nie... nadzieję, że będziesz pamiętać daty naszego ślubu. Daty ślubu zapamiętam, ale rocznicy nie pamiętam. 18, nie. 17. No to stycznia. Bo... Chciałam powiedzieć luty. Mi się mylą takie rzeczy. Ja nie mam, naprawdę, muszę sobie zapisywać. Ja mam wszystko zapisane w telefonie. To widzicie, to jest ten związek, gdzie to facet będzie pamiętać o wszystkich datach, a kobieta nie. Dla mnie najważniejsze to są twoje urodziny, urodziny mamy, przyjaciółek, ale na szczęście jest Facebook, który przypomina. Ale będę Ewcie brać, słuchajcie, będę Ewcie brać pod skrzydło i będę mówić, a co to? A pamiętasz tą datę? A co to było za data? Nie, ja się wtedy stresuję. Nie każdy musi mieć dobrą pamięć do dat. Mam świetną pamięć do numerów. Telefonów. Pamiętam wszystkie numery telefonów. Tak. Powiedz. 706. Dobrze. Wszystkie numery telefonów pamiętam na pamięć. No dobra. Nawet pamiętam telefony domowe moich koleżanek z podstawówki. Autentycznie. Serio? No, ale dat za cholerę. O kurde, ty naprawdę masz dobrą pamięć. No, mam. Nie do tego co trzeba, dobra, idziemy. Ciao. Po cholerę mi wiedzieć, jaki moja koleżanka z podstawówki miała numer domowy. No nie? No. A po co to komu? A na co to? Jesteśmy już prawie na miejscu. Który tu już raz? Aj, cieszę się. Cieszę się niesamowicie, że już będziemy, już dopniemy ten garnitur do końca. Już jesteśmy w sumie kilka dni przed naszym najważniejszym dniem w sumie w życiu.
będzie fajnie. Pozytywne nastawienie to jest bardzo dużo tak naprawdę. Bo jak myślimy, tak będzie. Więc cieszę się niesamowicie. Spodnie pasie są teraz okej? Okay? Teraz są okej, okay, tak. Nie są za duże. Czyli schudłeś? Za długo rękawy w koszulę. Jeszcze końcówka, jeśli chodzi o rękawy, o koszulę. Potrzebujemy dwóch koszuli, ponieważ nie chcę mieć z tyłu głowy coś takiego, że nagle wiesz, coś mi się stanie. Nie wiem, wyleję na siebie wino. I wake up, flex, I'm down now. Check, no drip this. Wait, tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die, stretch. Tell them run it up. I wake up, flex, I'm down now. Check, no drip this. Wait, tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die, stretch. Tell them run it up. 9 out of 10, roll through my hands, I'm by my lonely. To jest chłodno, nie? No. To się wydawało, po prostu ja się stresuję zawsze takimi sytuacjami. Znaczy przede wszystkim ja mam coś takiego, że w garniturze, chodzi o to, że ja w garniturze nie czuję się komfortowo. Naprawdę, ja totalnie się nie czuję w garniturze komfortowo i to jest dla mnie taka nowa sytuacja. I dlatego mam tak, że po prostu się cały grzeje. Ja myślę, że bardziej się zestresujesz, kochanie, za tydzień. A ja wam chcę powiedzieć, jak to w ogóle wygląda od początku. Najpierw sobie tutaj wybieramy materiały. Przy tym stale wybieraliśmy i przy tym. Tych materiałów macie naprawdę sporo do wyboru. Jedne są z Wielkiej Brytanii, drugie są... Dokładnie, one są też z różnych zakątków Europy. My bardzo chcieliśmy w kratkę, ale niestety nie było na teraz, bo pamiętajcie o tym, że my mieliśmy trochę utrudnioną sytuację z uwagi na to, że Juri bardzo późno zabrał się za ten garnitur. Bardzo późno. I naprawdę to w ogóle było wyzwanie. 6 tygodni chyba, nie? Dokładnie, było. To było wyzwanie dla Giacomo Conti, żeby to w ogóle uszyć. Że się podjęli tego wyzwania, to jestem tak, happy. Także dziękujemy jeszcze raz, jesteśmy mega wdzięczni. Pięknie wygląda. Słuchajcie, jestem tutaj z Mateuszem i jest kwestia taka, często zadawaliście mi pytanie, jak długo czeka się na taki garnitur? Bo to jest pytanie, które najczęściej się pojawiało. Tak, czy to jest długi czas oczekiwania? Czas oczekiwania jest zależny praktycznie tylko i wyłącznie od wybranej tkaniny. Jeśli wybieramy tkaninę, która aktualnie jest włoska, to czas oczekiwania od daty złożenia zamówienia do odebrania garnituru przez klienta to jest, załóżmy tam, 6-7 tygodni i bezpieczny termin. W przypadku tkanin brytyjskich jest to 7-8 tygodni, więc tutaj ten czas realizacji przy zamówieniu jest określany od razu. Okej, u mnie to było ekspresowe działanie. U mnie zeszło około 6 tygodni, więc tak, od całego początku zawsze mówię, że dziękuję wam z całego serducha, że tak szybko zostało to wykonane. I jeszcze jedno pytanko. Wszystkie materiały, które tutaj macie, z każdego z tych materiałów jest szansa, żeby uszyć sobie garnitur. Czyli do wyboru, do koloru wszystkich katalogów, które tutaj istnieją. Teoretycznie tak, czasami zdarzają się pojedyncze tkaniny, ale mówię, to są bardzo rzadkie sytuacje, że u danego producenta na daną chwilę tkaniny nie ma, ale ona wraca, więc tam też każdy z producentów uzupełnia to około tygodnia, dwóch tygodni, więc ten czas realizacji też jakoś maksymalnie się nie zwiększa. A tak praktycznie, no to teoretycznie wszystkie tkaniny, które są dostępne w próbnikach, w salonach, możemy uszyć z nim garnitur. Okay. Czy garnitur, czy casualową marynarkę, czy na same spodnie, kamizelkę. Tutaj jest pełna dowolność. Słuchajcie, ja wam tylko chciałem z tego miejsca powiedzieć, żebyście nie czekali tak długo jak ja, ponieważ może wam się to nie udać, więc jeśli chcecie już zamawiać swoje garnitury ślubne, to pośpieszcie się, tak? Dajcie 7-8 tygodni będzie taką bezpieczną datą i też najlepiej jej nie zamawiać garnituru na ostatnią chwilę. No bo nie róbcie tak jak ja zrobiłem, po prostu. Zdarzają się osoby, które na dzień przed ślubem odbierają garnitur i nie polecam tego, bo jest to naprawdę stresujące. No, ryzyko nie. Zobaczcie, ja bez tego jestem cały mokry. Stresująca sytuacja. Dodatkowy stres przed ślubem. Niepotrzebny. Ja wam bardzo dziękuję za to, że... Dzięki bardzo. Koszula będzie jeszcze zrobiona spokojnie, więc na tak, spokojnie. Tak jest dobrze. Bardzo ładnie wyglądasz. Ja chcę jeszcze tylko, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe.
żeby tak pokrótce powiedzieć, ten krok po kroku składania garnituru. Zaczynamy od wyboru tkaniny, następnie jest zdejmowana miara z klienta. Najpierw za pomocą centymetra wymiary ciała klienta, a następnie jest zdawany garnitur, gdzie już też są ustalane wszystkie czy długości, czy szerokości marynarki i spodni. I tak pokrótce to jest cały ten proces. No, a potem wybieramy te dodatki jak podszewka. No to tak, no i wybieramy też dodatki jak właśnie jak podszewka, guzi, podszewka. My wybraliśmy taką podszewkę. Wybraliśmy guziczki. Guzik czy forma kieszeni, ona może być właśnie z padką, czyli tutaj z tą klapką. Bez padki może być kieszeń nakładana, czyli bardziej sportowa. Bardzo podoba ta podszewka. Podszewka jest piękna. Więc tutaj tych opcji troszeczkę jest, jeśli chodzi o cały wybór stylistyczny garnituru. Ja zawsze chciałem mieć takie spodnie właśnie, które są krótsze. Mi zawsze wkurzało, jak są spodnie, które... To jest mocno indywidualne. Na przykład w twoim przypadku, gdzie idziesz w loafersach, w mokasynach, ta krótsza nogawka będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Mysza, ja mam do ciebie pytanie. Tak? Czy pamiętasz o tym, jak się kłóciłeś ze mną i z Zalą te guziki? O, tragedia, są czarne. Tragedia, tragedia. No właśnie, proszę zwrócić honor. Zwracam honor. Zwracam honor. Ja zaraz z Zoli powiem, będę nie zadzwonię. Zwracam honor, 100%. No pięknie one wyglądają, w ogóle bardzo mi się podoba to połączenie kolorystyczne tej zieleni i tego brązu. Zawsze będzie ok, zawsze będzie pasować. A on się upierał na wszystko czarne. Czarny pasek, czarne buty, czarne guziki. Mam nadzieję, że teraz już żałuję swojej poprzedniej decyzji. Ja też mam taką nadzieję. Jest. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, miłego dnia. Zadowolony? Słuchajcie, ja jestem naprawdę... Panie Boże, tutaj taki Bóg. Kochani. Słuchajcie, jestem mega zachwycony, jestem zadowolony. Mam swój garnitur. Mam dwie koszule. Jeszcze jedna idzie do poprawki. Druga już jest gotowa, więc jak coś, choć może od razu jeszcze pójdziemy do apteki. Dobra. Sprawdzić, czy coś jest na bloker. Dobra. A jak nie, no to coś, wiesz. Talk. Talk. Ale ja w ogóle bardzo ładnie wyglądasz. No. I dobra decyzja była i z tym zielonym, i z tym brązem. No. Naprawdę, ale super wyszło, wyglądasz. Nie? No, fajnie, super fajnie. Super wyszło, też jestem tego zdania. Naprawdę. Dzień dobry, jest kolejny dzień, znaczy... Dzień po dniu, ponieważ wczoraj nie miałem czasu nagrywać, ponieważ jechaliśmy, cały dzień byliśmy w trasie i jechaliśmy po suknię Ewy, ale z tego będzie film już u Ewy na kanale. No podróży było, Ewa miała panieński, ja z chłopakami się spotkałem sobie na wieczór, ale później panieński się spotkał z facetami i się spotkaliśmy na chwilkę, siedzieliśmy, rano wstaliśmy i rano musieliśmy jechać po suknię mojej narzeczonej. Jeszcze narzeczonej, słuchajcie. Dzisiaj, słuchajcie, niedziela, a to oznacza, że to jest nasza, mogę wam tylko tyle powiedzieć, to jest ostatnia niedziela Przed ślubem. Już następny weekend będziemy małżeństwem i to jest mega ekscytujące. Słuchajcie, nie wiem jak wy, może wy macie bengale albo macie inne koty. Jak jest z waszymi kotami? Bo chciałem zapytać się o jedną rzecz. Nasz kot chodzi od samego rana i drze się, że jest głodny. Ten kot. O. Czyli bengal. Krzyczy. My kupujemy mu jedzenie w puszkach, takie, które kosztuje 4,50, 5,50. Kosme. Słuchajcie, spadł mi kawałek jedzenia jego na rękę. I powąchałem. Słuchajcie, pachnie to takim rosołkiem, przypyszny kurczaczek i w ogóle, ale on... dostaje krewetki w galarecie, no what the fuck, on jest po prostu już tak rozpieszczony. Jest strasznie rozpieszczony, ale... On nie idzie, rozumiecie tego? No, strasznie gorąco jest. On codziennie by chciał inne jedzenie, nie? Tak, on codziennie by chciał inne jedzenie, nie wiem, naprawdę, ten kot jest po prostu tak rozpieszczony, że po prostu nie da się... I naprawdę jest tak, że to jedzenie jest, słuchajcie, to jedzenie leży w misce, a on tego nie dotnie. I będzie chodzić, będzie się drzeć i nie dotnie tego jedzenia. Po prostu dramat. Dajcie znać, jak wasze koty reagują na jedzonko. Ja się cały grzeję, bo jest już gorąco bardzo. Nie wiem, jak właśnie cały czas zapominam, no. Ale jak kupowaliśmy im, to takie na M, Magdy. Nie wiem. To była świetna karma. Ale to wiesz co, on też, on jaką karmę by nie miał, to i tak mu się nudzi. On jest po mamie po prostu, nudzi mu się. I to... Przez ciebie. Piesek. Przez ciebie. No przeze mnie, no nie będę ukrywać, tak? Muszę powiedzieć, że codziennie rano teraz piję sobie wodę kokosową z młodego kokosa i jest po prostu przepyszna. Jest bardzo zdrowa i woda z kokosa nawadnia lepiej niż zwykła woda. Pięknie wyglądasz. Właśnie Ewa sobie obcięła ten włos i jej tak sterczy jak taki czeski piłkarz. Na łajku, tak jakby co sobie to zrobiła. Pokaż ja to zbliżenie. No zobaczcie, no po prostu... Moja piękność. To były szkody po panieńskim. Ja serio miałam kaski, miałam po prostu włos mi tak wszedł, grzywka mi weszła, tak było metalowe. Pierdzielnęłam łbem o wodę, no. I mi obcięło kawałek włosów. O Jezus, no. Biedna moja. A to nie bolało, ja nie? Tego nie poczułam. Nie? Potem tylko rozbieram się z dziewczyną i mówię, Ewa, co to by jest? A ja mówię, o kurwa. Dobra, lecimy. Fajnie. Ciao. I lecimy.
Dzisiaj, słuchajcie, mamy taki ostatni dzień, w którym mamy taki wolniejszy przed ślubem, ponieważ dzisiaj jest niedziela. A w niedzielę jest ciężko cokolwiek załatwić, bo no nic, wszystko jest pozamykane, więc dzisiaj wyspaliśmy się, ponieważ wróciliśmy wczoraj po 12 godzinach. I słuchajcie, wyspaliśmy się, wstajemy i działamy. Nagrywam dla was vloga, chcę dokończyć tego vloga, dodać go na kanał. No, będzie cudownie. Ja już się nie mogę doczekać ślubu, naprawdę, po prostu tyle emocji, co we mnie kotuje się. To jest po prostu coś niesamowitego, serio. Słuchajcie, pokażę wam, jak wygląda nasz samochód. Nasz samochód wygląda tak, że tutaj jest mój garnitur. Tutaj są rzeczy na poprawiny. Tam są sukienki Ewy na pierwszy taniec. A tutaj, zobaczcie. A tutaj jest suknia ślubna. No a z tej strony to wygląda tak, że tutaj są... No wszystko jest zapchane, bo nasz samochód wygląda jak jedna wielka szafa. W sumie spodziewałem się tego, że tak to będzie wyglądać, ponieważ... No kurde, no dużo rzeczy ogarniamy na mieście i na przykład dużo rzeczy ogarniemy, no i zostawiamy w samochodzie. Zresztą my tym samochodem jedziemy do ślubu. Często pojawiają się pytania, jakim samochodem jedziemy do ślubu. No jedziemy naszym samochodem, ponieważ jedziemy na miejsce i na miejscu po prostu mamy ślub w plenerze, czyli tam na miejscu, więc z żadnym samochodem nie będziemy jechać. Praktycznie wszyscy dojeżdżają swoimi samochodami, później będą wracać również swoimi samochodami do domu. No i tak to właśnie wygląda. Oj. Jest. Nie wiem, czy dobrze ustawiłem kamerę. Czy mnie dobrze widać? Słuchajcie, dzisiaj jeszcze muszę posprzątać samochód. Naprawdę, dzisiaj trochę rzeczy trzeba ogarnąć. Tak, aby w małżeństwo wchodzić ogarnięty po prostu. No ale super, naprawdę jestem, mam sobie tyle ekscytacji związanej z naszym ślubem, że to jest po prostu coś niesamowitego. Do pewnego czasu jeszcze miałem coś takiego, że okej, podchodzimy do tego totalnie luzik, ale teraz w tym momencie już czuję tyle emocji w sobie, że to jest po prostu coś niesamowitego i mega przeżywam ten ślub. Zacząłem go dopiero teraz przeżywać i cieszę się niesamowicie, że jest tak super, naprawdę, niesamowicie. I oczywiście nagram dla was jeszcze dzisiaj albo jutro, nagram dla was jeszcze film Q&A z perspektywy jeszcze kawalera, bo oficjalnie jestem jeszcze kawalerem. Odpowiem na te pytania, które były już pod tamtym filmem, kiedy wspominałem o tym. Teraz możecie też zadać pod tym filmem pytania, ale również można będzie zadawać pytanie na Instagramie. No i odpowiem na te takie pytania, czy się boję, bo jest dużo takich pytań, właśnie nie pamiętam ich dokładnie, właśnie to jest fajne, że ich też nie pamiętam. Będę tak odpowiadać bardzo real, po prostu cały czas ten vlog powinien się nazywać Cieszę się. No, dobra, lecimy do domku, muszę Ewie zawieźć leki. Ale spokojnie, nie musisz się bać, wszystko jest w porządku. Jak jeszcze raz nagromadzisz w tych drzwiach tyle rzeczy, ten samochód jest cięższy od tego, więcej spalamy benzyny, strasznie. Ja powiedziałem, że już zaakceptowałem wszystko w tobie, ale możesz trochę dbać bardziej o ten samochód, co? Możesz, weź, czy nie możesz? Klucz do domu. Możesz, czy nie możesz? Mogę. Masakra jakaś. Ja jako żona będę dbała. Ty wiesz, ile tam było rzeczy? Tampony, znalazłem wszystkie twoje wykałaczki, jakich szukałaś. Nawet to stare pudełko, które szukałaś i nie mogłeś znaleźć. Jest. Ja tam nic nie mogę znaleźć za wszystkim. Zawsze mówisz, masz wszystko w tym schowku teraz. Ale tampony, mam nadzieję, one są na czarną godzinę. Tak, oczywiście, ale tutaj masz wszystko teraz w tym schowku. Muszę, bo mi sukienkę pozywają, muszę jechać. O Jezu, a gdzie jedziesz? Po Olgę. Muszę kupić pastę do tych, do opon. Ale ogólnie samochodzik jest super. No dobra, tutaj coś się, wiecie, coś stało, coś musiało spaść. O. To jest takie delikatne wniecienie, ale to musiał... Tak, ale to jest coś takiego, że kochani, coś musiało spaść, jakiś, nie wiem, żołądź czy coś z drzewa. Jest takie delikatne wniecienie, ale to jest tylko samochód. Kocham cię, ciao. Wiecie, przyjdzie, zabierze umyty samochód, zabierze ci wszystkie pieniądze, jakie masz i pojedzie. Ta czekolada jest mistrzem, naprawdę, ona jest w miarę zdrowa, więc... Polecam bardzo mocno. Fajnie, wykonana robota. Na chwilkę będę w domu i zaczynam teraz montować ten film, żeby dodać go jak najszybciej. Montuję i dodaję po prostu, bo chciałbym, żebyście mieli co oglądać przy niedzieli. Chociaż dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, ale mam nadzieję, że obejrzycie. Zobaczycie mnie w pełnej okazałości, jeśli chodzi o garnitur. Wtedy widzieliście tak o powierzchownie, a tutaj macie pełnej okazałości w bardzo ładnych ujęciach. Ewa szczególnie to nagrywała, bo Ewa to bardzo dobrze nagrała, więc... Zaraz zobaczycie. Ja właśnie montuję film i za chwilkę film pojawi się na kanale. Dziękuję wam bardzo za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapeczki w górę, za wszystkie komentarze pod moimi filmami, pod ostatnimi filmami. Filmy naprawdę wam się podobają i bardzo chętnie je oglądacie i chciałem wam podziękować za wszystkie wyświetlenia, ponieważ no, tworzycie ten kanał bardzo mocno i ten kanał w ostatnim miesiącu bardzo mocno się rozwinął i
to jest zasługa wasza. Oczywiście jest to zasługa moja, ale to dzięki wam jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Uśmiechnijcie się sobie tak przy niedzielce i życzę wam wszystkiego dobrego. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli się podobało, jeśli się nie podobało, zostawcie łapeczkę w dół. Jeśli podobało się średnio, napiszcie, dlaczego podobało się średnio. Oczywiście zostawcie suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Na ślub już coraz bliżej. O, czekolada, tak? Na ślub coraz bliżej. Tak jak powiedziałem w filmie, cieszę się. Ten film powinien nazywać się Cieszę się, cieszę się, cieszę się. A film ze ślubu będzie zajebisty. Naprawdę, filmy. Może mogę zdradzić wam tylko tyle jeszcze, że będą filmy zajebiste ze ślubu, więc obserwujcie i mnie, i moją narzeczoną. Zostawcie nam subskrypcję, tak aby nie przegapić filmu, który będzie naprawdę sztosem. No, trzymajcie się, do zobaczenia. Salut. Ciao.